Witajcie kochani, z tej strony ekipa No Entry Urbex. Dzisiaj zapraszamy Was na nocny odcinek. Dokładnie. Dzisiaj pokażemy Wam pewien dwór, ale to nie będzie jedyny obiekt, który będziecie mieli okazję zobaczyć. Witamy Was serdecznie z Wielkopolski. Znajdujemy się niedaleko miejscowości Rydzyna. Oprócz dworu znajduje się także za nami nieczynna gorzelnia, a także budynek mieszkalny. Co jest ciekawe podczas naszego dzisiejszego nocnego zwiedzania? Mam dla Was dwie dość ciekawe informacje. Pierwsza i chyba najbardziej mrużąca krew w żyłach, że nagrywamy ten odcinek dokładnie w noc przesilenia wiosennego, czyli dokładnie w równonoc, ale o tym opowiem Wam troszeczkę później. A druga rzecz, mamy dla Was nowy sprzęt, który chcemy Wam w tym odcinku pokazać i o nim też opowiemy podczas części historycznej lub zaraz po niej. Ale drodzy widzowie, pamiętajcie teraz o tym, co najważniejsze. Kiedy zaczynamy odcinek, zawsze mówimy o tym i będziemy Wam o tym przypominać, żebyście co Paweł zrobili? Klikali łapkę w górę, przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a także dzwoneczek, żeby nie ominęły Was żadne powiadomienia z naszego kanału. Żeby tradycji stała się radość, chcemy wyróżnić kolejny komentarz z poprzedniego odcinka. Tym razem podziękowania lecą do użytkownika, który nazywa się Marcin Grzybowski. Bardzo Ci dziękujemy i pamiętajcie o tym, żeby dodawać komentarze. My zawsze na nie odpisujemy, zawsze je oglądamy i zawsze ten najciekawszy staramy się wyróżnić w kolejnym odcinku. To co? Zaczynamy, żeby nie przedłużać. Oczywiście. I jeszcze na zakończenie wstępu. Pamiętajcie o tym, że dla wszystkich wspierających nasz kanał jest możliwość w tym roku wzięcia udziału w naszych odcinkach, a także praktycznie co tydzień wrzucamy jakieś dodatkowe materiały, które są przeznaczone tylko właśnie dla tych osób i nie będą nigdy publikowane dalej. Myślę, że to wszystko na wstępie. Zaczynamy eksplorację, zaraz przechodzimy do części historycznej. Opowiem Wam, co tutaj się kiedyś działo, jaka jest historia tego dworu, a także okolicznych zabudowań. Zapraszam. Jak widzicie, trzymam już w dłoniach urządzenie, o którym wspomniałem Wam przy wstępie tego odcinka. Udało się nam je zdobyć, drodzy widzowie, tak, głównie dzięki temu, że wspieracie nasz kanał, więc mogliśmy pozwolić sobie na tą małą inwestycję, która poszerzy pewnie spektrum naszych działań. Jeżeli chodzi o to urządzenie, to myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że jest to całkowicie ręczna robota jednego z użytkowników Instagrama, na którego natknęliśmy się podczas przemierzania meandrów w social media. Także z tego miejsca chcę bardzo podziękować Jackowi z profilu Pasja Eksploracja za stworzenie tego cuda i dziś będziemy je testować i sprawdzać, jak ono działa. Jest to, drodzy widzowie, urządzenie, które łączy w sobie kilka funkcji, ponieważ jak widzicie, z góry znajduje się na nim piramida prawdy, która pozwala komunikować się z bytami na zasadzie odpowiedzi tak lub nie. Plus do tego cały ten magiczny box posiada w sobie funkcję music boxa, czyli urządzenia, które prowokuje byty do tego, aby się do niego zbliżyły i spróbowały nawiązać z nami kontakt. Będziemy to dzisiaj testować, zobaczymy, co z tego będzie. Ja jestem bardzo podekscytowany, że mamy to w końcu w dłoniach i mam nadzieję, że przyda się nam to przy dzisiejszej i przy każdej następnej eksploracji. Sprawdźmy to. Tak. Kochani, witam Was w części historycznej. Znajdujemy się w bardzo małej miejscowości nieopodal Rydzyny. Dokładnie jest to województwo wielkopolskie, jak już wspomnieliśmy na wstępie. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z roku aż 1391. Wówczas wieś ta należała do rodziny Tworzyjańskich. Na przestrzeni wieków cały majątek przechodził w ręce takich rodzin jak chociażby Leszczyńscy, Rydzyńscy, a także Sułkowscy. Kontynuując tą historię, to właśnie rodzina Sułkowskich przekazała cały ten majątek Kurtowi Millerowi. To właśnie na jego zlecenie powstał dwór, w którym się teraz znajdujemy. Było to dokładnie w roku 1905. W 1926 roku majątek składał się m.in. z dworu, gorzelni
a także liczył sobie ponad 500 hektarów ziemi. W roku 1939 cały ten majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Chodzimy z Pawłem i mówimy, trzeba uważać na wodzie. Ja od razu zrobiłam tak ręce, nie? Dobrze. Zobaczyłam, jak się obijam o to i tak bym głową miała. No więc mówię, miałaś. Ja łokciem wiem. Szczęście. Niestety, szukając informacji na temat tych obiektów, a dokładniej co działo się tutaj w czasie II wojny światowej, nie natrafiliśmy na żadne informacje. Wiemy natomiast tyle, że po 1945 roku to miejsce było we władaniu państwowych nieruchomości ziemskich. Następnie cały ten majątek przyporządkowano Polskiemu Związkowi Byłych Więźniów Politycznych, który stacjonował tutaj do 1951 roku. W 1953 roku państwowe nieruchomości ziemne przekształcono w państwowe gospodarstwa rolne. Do tego, co mieściło się w dworze, wrócimy jeszcze za chwilę. Teraz przeszliśmy do części mieszkalnej, gdzie, jak łatwo się domyślić, kiedyś znajdowały się mieszkania. Jest to niewielki parterowy budynek, podzielony został wówczas na kilka odrębnych mieszkań. Niestety, teraz po dawnych mieszkańcach zostały już tylko wspomnienia, trochę gruzu, a także liczne sprzęty, które kiedyś służyły w życiu codziennym, a teraz są tylko smutną pamiątką tego, co tutaj się kiedyś działo. Nieprawdopodobne historie z nieprawdopodobnego miejsca. Wracając do samego dworu, który znajduje się tuż za moimi plecami, warto jeszcze wspomnieć, że w czasach powojennych mieściło się tutaj początkowo przedszkole, a następnie również jego pomieszczenia przeznaczono na cele mieszkalne. Jest to budynek składający się z dwóch pięter, jest on też podpiwniczony. Mieszkań znajdowało się tutaj kilka. Po drugiej stronie znajduje się wieżyczka. Niestety obiekt wewnątrz jest w bardzo tragicznym stanie. Stropy w większości miejsc są już naderwane lub całościowo zawalone. Także wszelkich eksploratorów tego miejsca, z tego miejsca przestrzegam przed tym, żeby patrzyli uważnie w górę, w dół, przed siebie, za siebie, a także na swoje boki, bo nie trudno tutaj o jakikolwiek, nawet najdrobniejszy wypadek. Także zalecana jest duża ostrożność z racji tego, że budynek ten jest naprawdę w bardzo, bardzo złym stanie. Jest on także od dawna już nieużytkowany, co można też łatwo stwierdzić, patrząc na jego stan w środku. Kochani, kończąc tą część historyczną, warto wspomnieć jeszcze dwa słowa o tym obiekcie, który tutaj się właśnie znajduje za moimi plecami. Jest to rzeczona wcześniej przeze mnie gorzelnia. Niestety gorzelnia w stanie krytycznym, w większości już zawalona, ale warto było po prostu wspomnieć o tym miejscu, że takie coś jeszcze się tutaj znajduje. Stan jest agonalny, pewnie kwestią czasu jest to, aż całkowicie się zawali. Myślę, że moja kwestia dobiega tutaj końca. Mamy godzinę dokładnie 23:53, także za chwilę wybija północ, a jak dobrze wiecie, w godzinach nocnych pałeczkę przekazuję Julce i Bartkowi i to oni właśnie za chwilę poprowadzą dla Was część paranormalną. Godzina, myślę, na to jest dobra. Prywatne zdanie ode mnie.
mimo że poruszamy się tutaj też dosyć dużo na zewnątrz, nie wchodzimy też cały czas do budynków, każdy z nas czuje się tutaj dosyć dziwnie. Ja, mimo że jesteśmy tutaj stosunkowo niedługo, czuję się już mocno zmęczony. Czasami mi się język plącze, musimy kwestie powtarzać. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Za chwilę zaczniemy od rekonesansu z K2, a co dalej, to już powie Wam Julka z Bartkiem. Także zapraszam na część paranormalną. Jak już wcześniej wspomniałem, drodzy widzowie, podczas naszego wstępu, dzisiejszego dnia przypada nam równonoc. Jest to moment, który w wierzeniach słowiańskich oraz wszystkich innych kulturach wiązał się z tym, że według wszystkich legend i mitów miały zostać otwarte bramy pomiędzy światem żywych i umarłych, a granica między tymi dwoma światami prawdopodobnie się zaciera. Nasi przodkowie wierzyli, że tak jest, dlatego wykorzystywali różnego rodzaju rytuały i czary, aby blokować się przed tą złą energią i nie pozwolić jej przejść na naszą stronę. Jednym z takich znanych i powtarzanych nawet w dzisiejszych czasach jest tak zwane topienie marzanny, które odsyła tą zimną energię w dal, a pozostawia tam ciepłą wiosenną. To jedna z niewielu spuścizn, które pozostały nam po naszych przodkach. Ale co jest dla nas najbardziej przerażające, tak jak Paweł przed chwilką wspomniał, to miejsce wywołuje dość dziwną energię w nas wszystkich. Biorąc pod uwagę i w całość to, że mamy przy okazji równonoc, może być tutaj dzisiaj naprawdę mocno, więc zaczynamy badania paranormalne. Wchodzimy do środka. Trochę mnie to niepokoi, bo spora część ekipy czuje jakiś dziwny niepokój w tym miejscu. Zobaczmy, co się będzie działo. Na razie jest spokój święty. Tak jak zresztą mówiłem, generalnie nie czuję tu jakiejś wielkiej ciężkości. Aczkolwiek zawsze warto mieć pełną, stuprocentową pewność. Generalnie skoki są małe, maksymalnie do połowy, nie za dużo się dzieje. Czy jest sens sprawdzać to miejsce, a którym nic dwójka nie pokazuje, nie? Ja to tak nie strasznie czuję. Nie, myślę, że są w tym porządku. No to trzeba się przejść, może zejść się do piwnic. Jak odczucia, Julka? Tu trochę gorzej niż tam wcześniej. Jakim 30 kawałek? Mnie się wydaje, że to będzie ok. O, a jednak. A do połowy. Ale są skoki, dobra, to już coś. Dobra, wkroczyliśmy do piwnic. Miernik K2 wykazywał sygnał diod do połowy, ale sprawdzimy to jeszcze w różnych pomieszczeniach. No, coś się rusza, ale. Co jest? No, tak tylko do połowy. No, to już jest jakiś sygnał, że coś tu się dzieje, dobra. Dla mnie to nie jest zbyt duży sygnał. Ja wiem, że to jest.
tu ktoś? Jeśli tak, to możecie podejść do urządzenia, które Gawo trzyma w ręku. O, coś podskoczyło trochę dalej. Skacze, ale dla mnie to są nieznaczne skoki. No, a jednak coś. Dochodzi do pełnego zakresu. Weź teraz zakryć, bo jakoś ja to wzięłam i nagle to mama. A nie, już ciszę. Ale mi się ucho zatkało, mi piszczy w uchu. Co jest? Znaczy coś? Przed chwilą tu miałam pełny zakres. Tu? A teraz ucichło, chuj, jakby zero. Przed chwilą było na maksa. Sprawdzamy tą górę? Czy chcesz tutaj coś postawać? Się nie wiem, bo to... Przed chwilą było maks, naprawdę, cały czas. No nad tym szczególnie siedziskiem, nie? O. Nad tym siedziskiem widziałem. A teraz tutaj, a teraz tam jest cisza. No to wiesz, coś może się przemieszczać, nie? Tak. Pomiędzy nami. Co myślicie? Testujemy tutaj? No inaczej to mamy wrócić do miejsca, nie? Ta dwójka mocna sypie. A jeszcze mamy to mieszkanie tam, nie? I tu już jest dziwnie. O, ciężko, no. No. Faktycznie. Jest ciężko. Tu uważajcie na tym środku, bo ta podłoga jest taka chuda. Mamy? Było jest taki. No, okej, okay. No i to mocne. A czuć od razu, że tutaj jest... O ja. Ło. No, a tu już jak się wchodzi. Zobacz to. Ale czuję. No. O, ale wisiarki aż przeszły. Tu coś jest. Dobra, czy to jest to miejsce, którego szukaliśmy? Ucieka nam. No. Dobra, pierwszą próbę z naszym boksem przeprowadzimy tutaj. Tutaj Ilka dwójka wskazuje bardzo wysokie odczyty. Od razu z Ilką poczuliśmy, że coś tutaj jest nie tak, więc ustawiamy sprzęt do siebie. Z tej strony są sensory, uruchomimy pilnie prawdy i zobaczymy, co się będzie teraz tutaj działo, że uda nam się cokolwiek przyciągnąć. Tak. Dobra. Sprzęt musi przejść teraz ze stanu wczytywania, czuwania do stanu działania, czyli w momencie, kiedy zgasną diody na piramidzie. Tak. Możemy zacząć próbować sesję. Okej, okay. Dobra. Teraz tu mam pełny. Mamy już pełną gotowość. Dobrze. Żeby mi odpowiedzieć, możesz zapalić czerwoną lampę mówiąc nie. Tak. Lub zieloną mówiąc tak. Ja teraz się odsunę i zadam ci pierwsze pytanie, jeżeli tutaj jesteś. Czekaj, na rozgaśnie. Czy jesteś tutaj z nami? Jeśli tutaj jesteś, podejdź do tego urządzenia i na nie wpłyń. Na razie spokój. Może być też tak, że na początku na tym boksie nic nie będzie chciało z nami rozmawiać. Może trzeba będzie przeprowadzić sesję z SB, żeby coś tutaj mocno przyciągnąć do siebie. I dopiero później będziemy mogli próbować takiego kontaktu już bez głosowego, że tak powiem. W pozostałych częściach takie piętra. Paweł stąd poszedł za mnie. Ej. Tego nie ma ze mną? Nie. Mam wrażenie, że ktoś tam wychodzi. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Jeżeli tutaj ktokolwiek jest i ktokolwiek mnie słyszy, możecie podejść do tego urządzenia i spróbować się ze mną skomunikować. Będę zadawał pytanie. Jeżeli będziecie chcieli powiedzieć nie, tak. Możecie zapalić
czerwoną diodę? Jeżeli tak, zieloną diodę. Odsunę się? Tak. Zadam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś tutaj z nami jest? Przeszczę mnie. Może tutaj nie stoi. Zobaczymy, coś nie da wyłapać. Przełączymy go teraz w tryb tego czuwania, nie, żeby był jako taki nagrywacz. Wchodzimy zobaczyć? Możemy, idziemy. O kurde, to jest jeszcze kawał przestrzeni, nie? Nie wiem, czy tam od dołu nie było to właśnie porywane. Tu w prawo patrz, jakie jeszcze wielkie pomieszczenie. Tu jest też kawał pomieszczeń, nie? Tu jest jeszcze kawał pomieszczeń, kurde, nie? Co to tu jest? To jest ogromne jeszcze, wiesz co? I tym kolejne i kolejne. No, jest mocno. No cóż, myślę, Julka, że to czas, żebyśmy tutaj jednak na tym strychu coś jest. Sprawdźmy sobie to, wiesz? Jak się czujesz w ogóle? Tu dziwnie. Dziwnie, nie? No. Wiesz co, tu trzeba uważać pod nogi, bo ta podłoga tutaj też jest taka... Mam wrażenie kiepskawa, nie? Tu szczególnie uważaj, patrz, zerwany. Zobaczcie. Hej, teraz zobaczcie, jak blisko podszedłem. Nic. Czujesz to? Na co to ja nie? Zobacz, nic się nie dzieje. Jestem praktycznie w jego zasięgu, nie? Coś przeszło. I nic. I cisza. I znowu przeszło. I... No... No on nie, to nie jest tak, to nie, on nie mogą być, wiesz, popsute. Co on ma tu wykryć? No antena pokazuje, zbiera wokół siebie i tutaj nic nie ma. No. Jeżeli coś pójdzie, to on po prostu się nam zapali. Możesz sobie słuchać. Może jedno ciut głośniej. Dobry wieczór! Witamy Was! Jesteśmy ekipą, która próbuje nawiązać kontakt ze światem. Jeżeli ktoś tutaj jest,
Odezwij się! Ja. Słyszałaś szeptem? Słyszałam. Usłyszał? Dzień dobry. Dzień dobry, no. Witamy! Kim jesteś? Dobry wieczór. Ilu was tu jest? Czy ktoś odpowie mi na moje pytania? Nie. Co to było? Widzimy, że ktoś tutaj się kręci. Nie próbuj? Próbuj, no takim niskim głosem mocno, nie? Nie? Z kim rozmawiam? Z kim? Mężczyzno, czy odpowiesz mi na pytania? Zbliżcie się do nas! Pobierzcie energię z naszych urządzeń. Czy to jest wasz dom? Mieszkacie tutaj? Tak. Tutaj. Zapytaj, co tu robili za życia. Co robiliście tutaj za życia? Oni nie wiedzą, czy żyją, czy nie. To zapytaj, który mamy rok. Który mamy rok? Coś wyłapiemy. No, może być. Który jest teraz rok? Dwudziesty? Dwudziesty, ej, coś tam było, no. Też usłyszałem 20. Czy to miejsce często odwiedzają ludzie? Tak. Czy jesteśmy tak, tak tu... Tak, często. Czy jesteśmy tu mile widziani? Czy przeszkadzamy wam? Jesteśmy tutaj gośćmi. Czy mogliśmy tu wejść? Nie? Słyszałem nie. Ja też. Gdzie jesteś? Jeżeli tutaj jesteś, podejdź do któregoś z tych urządzeń. Czy jesteś nad schodami? Czy ktoś jest nad schodami? Ja. Tam jestem. On jest. Tam jestem. Kto tam jest? Kim jesteś? Przedstaw się nam. Przedstaw się. Mam na imię Julia. Jak ty masz na imię? Mahomet? Obserwujecie nas? Idź. Tak. Tak. Takie mocne kobiety, tak. Kobieto! W ogóle często się pojawia kobieta. Przedstaw się! Czym się kiedyś zajmowałaś?
coś ci powiedziała, ale nie rozumiem co. Ilu was tutaj jest? Przyjdź do nas, nie bój się nas, nic ci nie zrobimy. Gdzie się ukrywasz? Za drzwiami słuchałem. Masz mnie znaleźć. Wskaż mi drogę. Tam było. No to... Mam iść dalej? Idź tam. Idź. Mam iść dalej? Czy mogę tam wejść? Tak. Widzisz mnie? Tak. W tym pomieszczeniu jesteś? Idź sobie, tu jest. Sobie, no. Tu jest. Czy mogę iść dalej? Zawróć. Słyszałaś to? Przestań. Pierwszy raz słyszałem tak wyraźną odpowiedź. Zawróć. Aż na pytanie, ej, czy mogę iść dalej, bo dalej kobieta. Zawróć. I to, ale jest cały czas kobieta się odzywa. Kobieto, dlaczego nie mogłam tam wejść? Tam jest demon? Co? Takie coś słyszałaś? Wow. Jest. Ta sama kobieta. Czy jest tutaj bezpiecznie? Uważaj. Uważaj, no. Strasznie wyraźnie powiedzi. Czy mogę jeszcze raz tam pójść? Tak namacalnie. Idź. 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 Ale nie idź. Bo to nie była ta sama kobieta. To było podrobione. Bawisz się ze mną? To czuć. Z tobą. Dziecko. Słyszałaś to? Jesteś jedną osobą? Chodź do nas. Podmieniasz głosy? Teraz kobieta. Czy jest tutaj dziecko? Kameruj Pawła, jak wygląda. I on jest zmachacony. Kobieto! Jesteś tutaj? Aż tak źle? Podejdź do nas! Coś tu wpływa na nas. Na całowie. Nie wiesz, ona mocno wygląda. Co jest w tamtym pokoju? Patrzy. Patrzy? Patrzy, ale są wyraźne. Kto na mnie patrzy? Tutaj. Ale. Z kim rozmawiam? Czy ktoś wam tutaj przeszkadza z nas obecnych? Kto? Jakiś chłopak? Paweł, Paweł, zauważyłeś? Widzę, że ktoś na niego wpłynął. Czy to ty? Gdzie mam iść? Tam, ale jest konkretnie. Do tego pokoju, co miałam zawrócić? Tam. Co tam się kryje w tym pokoju? Brzmiało, no. Nie właśnie.
chcę wiedzieć, z kim rozmawiam! Umarł? Jestem tam. Idziesz? Czekamy! Tam stoję, tam jestem, coś takiego. Gdzie? Gdzie? Powiedz mi konkretnie, gdzie? Wszystkie odpowiedzi na SB7 sugerowały, że coś próbuje ściągnąć Julię do pokoju, który od samego początku wzbudzał w nas ogromne obawy. Jedynie byt kobiety, który próbował się z nami skontaktować, przestrzegał nas, aby tam nie wchodziła. Według mnie było tam coś bardzo złego. Czy jest pan tego domu? Czy jest pan tego domu? Tak, dziecko. Czy mogę z nim porozmawiać? Panie domu, odezwij się! No. Czy potrzebujecie pomocy? Czy utknęliście tutaj? Okay, ja bym chyba powoli dokończył. Czy chcecie nam coś jeszcze przekazać? Macie ostatnią szansę. Na dole. Mamy iść na dół? Tak. Tak. Wow. To idziemy. Dziękuję ci za odpowiedzi. Wow. No, grubo. Tak od, wyraźnie odpowiedzi dawno nie bardzo słyszałem. Bardzo wyraźnie. Głośne, wyraźne, mocne, ale to zawróć tam jak wyszliśmy do tego pokoju. Czy to słyszałaś? Aż mam trząsnęło. No, grubo. Co, idziemy na dół, nie? Tak. A każdy, kto się z nami kontaktował w tym miejscu, tutaj pozostanie i zabraniam wam podążania dalej. Słuchajcie. Generalnie coś jest nie tak, bo wyszliśmy z pierwszej sesji. Ekipa jest zmarnowana. Jest to, kurde, strasznie po prostu. Nie? Każdy się czuje dziwacznie. Ja, mój poziom energii jest na minusie, nie? Ja się dziwię, że ja w ogóle jeszcze stoję, nie? Chcemy spadać? Ja nie, natomiast nie, nie. Mam takie coś teraz, że nie jestem jakoś osłabiona ani wyczerpana, tylko mam chęć nawiązania z kimś z kontaktu, tak. Działamy dalej. Ale taką mam wewnętrzną potrzebę jakąś. Dobra, to idziemy do domu. Tak, tak, tak. To nie do mieszkania, zrobimy voxa i na tym sobie poprzestaniemy, nie? I jeszcze bym coś zrobił w piwnicy ze skrzynką. Z piramidą. Spróbujemy w tym domu ją ustawić jeszcze. Albo w domu. Chodźmy. Idziemy zrobić w ogóle z K2. Tak. Wszystko jest w porządku, stary? To wiesz. Ej, co tu jest grane, powiedzcie mi? Ja się czuję w jakimś przeklętym miejscu. Pawła wcięło. Ja chcę, tak, tak. Gaweł, nie wiem, co się dzieje. Ale kontakt jest mocny. Możemy w trójkę iść. Chcesz iść do auta? No. Potrzebujesz jakiejś pomocy? Chcesz... Chcesz szałwie? Może zjedz coś. Co ci jest? Zmęczony jestem, po prostu bardzo tak, bo mi coś by to dotykowało. Dobra. Przerażanie. Ja nie sądziłam, że to jest względem tej energii strasznie. Czy mnie bardziej wy przerażacie zaraz, nie? Swoje... Ja pierdzielę.
No jest coś nie tak tutaj, naprawdę, bo nam coś od początku tu źle życzy. To dla was jest normalne, co się teraz wydarzyło? Ja myślałam, że robi jaja, nie? Ja też myślałem, że on sobie robi jaja. Gaweł zawsze sobie robi jaja w takich sprawach. To samo, nie? Myślałem, że wiesz, siedzi i zaraz ryknie swoim takim... No tak. On tak często robi. Ale widać, że to takie... Nie, zmęczenie dniem, nie? Ale nigdy czegoś takiego nie miał. No tak go tam do góry walnęło, że tak odciął kontakt i nagle nie wiem, co się z nim stało. Taka dwójka wali. Dobrze, przede mną stoi urządzenie, dzięki któremu możesz się ze mną skomunikować. Zobacz, możesz odpowiadać mi na tak lub nie, zapalając zieloną lampkę na tak lub czerwoną na nie. Poczekam, aż zgaśnie. Czy jesteś tutaj z nami? Zobaczymy, czy coś się wydarzy. Czy będzie cisza na boksie. Jest tu ktoś z nami? Cały czas? O. Mocno. Przygotuj woksa w tym czasie, dobra? Tak. Wow! Starajcie się tam nie ruszać, tam w tym odrębie. Dobra, czy mamy jakąś pierwszą odpowiedź? Tak. I znowu. Czy to ty na nas tak wpłynąłeś tam do góry? Czy to ty wpłynąłeś na nas do góry na strychu? Ja mi się zdaje, że byliście na tyle daleko, że nie powinien tego wychwycić. No, raczej nie. No, tak, no bo to nie wiadomo, nie? Tym bardziej, że nie znamy jeszcze, jak to urządzenie do końca chwyta, nie? Ja pitole. Czyli jeżeli jest blisko, to liczę na odpowiedź. Czy to ty wpłynąłeś na nas do góry? Czy mógłbyś mi odpowiedzieć, używając tego urządzenia przede mną? Cisza. K2 też, dobra. Paweł, dawaj rempody w każde wejście. Wiesz co, a sprawdzę tak sobie. Co się teraz wydarzyło? Nie. Bo o ile nie mogło mi ściągnąć z tej strony, to tak nie mogło, nie? Bo tam nikogo nie ma. Tu nie. Może nie mógł sięgnąć, nie? Ale to tak. Dobra, dam sobie... Właśnie nie wiem, daj mu jeszcze chwilę. Dobra, teraz się wyciszył. Czy to ty wpłynąłeś na Gawła? Co to było? Taki głos gdzieś za... Przecież to pies. No, aż tak strasznie nie głucha cisza. Dobra, no, ale tu się nic na razie nie dzieje. Dobra, dawaj te rębody, Paweł, nie ma co czekać. Tak. No, czyli zakres tego sensora jest duży. Mhm. No, ładnie te sensory ściągamy. I w tamte trzecie drzwi tak. Też, nie? A teraz skąd wzięło to tak? Nie, byłeś za mną, to niemożliwe.
Nie. Nie. Musimy teraz zbadać, jak to urządzenie tak najpierw działa. Żebyśmy wiedzieli, co, co jest naszą przyczyną. O, dopiero tu. Czyli na równi, tak, na równi z urządzeniem dopiero tak naprawdę. No, jestem tutaj, to mnie ściąga, ale ja byłem na sobą. Dobra, to odsuń się teraz. Teraz już nie mógł. Dobra. Czy przeszedłeś tutaj za nami? O, widziałeś to? I po tamtej stronie... Rempot, K2 i nagle lewo-prawo, nie? I to było dziwne. Tak przeszło. Ja tu się wiem, że ruszyłem, ale... Ale tak typowo, nie? Tak, pyk, pyk, pyk. Rempot, K2 i tak. I skrzynka. Po jednej stronie właśnie, nie? Czy porozmawiam z nami? Jestem w pobliżu. Rozejrzyj się. Zostawmy go samego sobie. Zobaczymy, co się będzie działo. K2 zaczyna skakać coraz bardziej. No teraz to już nie byliśmy, nie? Nie ma opcji. Patrzcie, gdzie jest sprzęt, a gdzie jesteśmy my. Jestem w pobliżu, rozejrzyj się. Będę moje. Nie ma prawa nas ściągnąć stamtąd. Oj, umilk. Zapali? Co myślicie? Jestem w pobliżu. Zapalił. Rozejrzyj się. Czyli coś tam może się kręcić. Co widać na K2? Dobra, coś tu się kręci. Dawaj boksa. Lecimy z koksem. Patrz to, Paweł. Nie ma co czekać. Skrzynka nawala. K2 w sukurs, więc nie ma co czekać. O, pełen, nie? Witamy! Jesteśmy ekipą, która chce nawiązać kontakt z zaświatem. Czy ktoś jest tutaj z nami? Czy jesteśmy tutaj sami? Idę. Ilu was tutaj jest? Czy ktoś może odpowiedzieć mi na pytania? Witaj, mężczyzno. Chcemy tylko nawiązać z wami kontakt i dowiedzieć się paru rzeczy. Czy jesteś chętny nam odpowiedzieć? Ale o co się chodzi, Julki? Żeby jednak nie... Mężczyzno, przedstaw się nam. Kto wpłynął na naszego kolegę Gabła? Czy odebraliście mu energię? Czy jesteście tymi samymi, co byli w dworze? Czy przyszliście tu za nami z dworu? Kto tutaj mieszkał? Jak kto? On. Kto to on? Kierujemy.
Czy w tym domu, w którym teraz się znajdujemy, ktoś zmarł? Nauczyciel. 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 Ło, to było mocne. Profesor. Czego u... Czego no, uczył? To nie są przybicia, to to jest bardzo konkretne, nie? To tutaj pada na sens. Na no. Czy ten nauczyciel jest tutaj z nami? Który mamy teraz rok? To jest w kółku. My mamy. My mamy. Który wy macie teraz rok? Wyłącz. Pociągnij tego nauczyciela. Bo chciałbym... Tam siedzi? Nauczycielu, jesteś tutaj? Czego uczyłeś? Spróbuj. Spróbuj się dowiedzieć. Czego uczyłeś? Czego? Odpowiedz proszę na moje pytanie. Czy jesteś tu z nami, nauczycielu? Patrzył, jest. Czuliśmy w dworze złą energię. Czy tam się coś ukrywa? Nie spoko. Czy boicie się tamtego miejsca? Nic konkretnego chwilowo. Było mocno na początek taki konkretny. Obserwujecie nas? Znaczy na siebie. Czy wiecie, kim jesteśmy? Policz. Jakiego koloru są tutaj ściany? Co chcecie, no? Coś się denerwuje powoli. Myśmy mówili... W jakim kolorze są tutaj ściany? Syna. Ile masz lat? Zabraniam wam za nami podążać. Zostawcie nas w spokoju. Nic wam nie zrobiliśmy. Żegnam. Idziemy. I żegnamy. Tak to brzmiało. Zjechał. Dobra, wyłączmy boksa. Standardowa aparatura wyłączona, więc poczekajmy, czy coś się załączy. No, początek ciekawy. Jakieś konkrety. A końcówka. Chaotyczna, trochę demoniczna. Tak jak tylko tam grubo było. Nieprzyjazny taki. No, taki wyganiający, nie? I się odpala nam co chwilę, nie? Aha. No, ten głos niski był tutaj dość często. No i potem na wodę piłczą, skrzynka milczy. Nic tu więcej nie reagowało na sprzęty. Czas, przed tobą. Czas widzisz mnie. Poskładać sprzęty. Stoję przed tobą. Widzisz mnie. Zakończyć tutaj poszukiwania, bo... No, wystarczy. Drodzy widzowie, dotarliśmy do końca tego odcinka, ale no, miny mamy trochę ponure. I nie dotarliśmy do końca wszyscy.
bo to podsumowanie pierwszy raz w naszej historii i nagrywamy z dachu samochodu bez operatora za kamerą, bo Gaweł zwyczajnie energetycznie nam odjechał. Mamy z nim trochę taki utrudniony kontakt. Odpoczywa, zbiera siły. Mam nadzieję, że będzie z nim wszystko dobrze. Zaraz się nim zajmę, trochę go oczyszczę z tego wszystkiego. Ale ja jestem... No, przeżycie tutaj naprawdę mocne. No, warto wspomnieć, że dzisiaj jeszcze wyjątkowo pojechał z nami nasz kolega Przemek. Miał nam pomóc właśnie przy operowaniu kamerą w trakcie sesji. No, ale niestety jego pomoc w sumie nie była potrzebna z racji tego, że... No tak. Że główny operator nam... Główny operator Gaweł nam po prostu padł i musieliśmy nagrywać tam w sumie kamerę kładąc na parapecie i... No. Na pewno czai się tu coś złego. Bardzo. To wszyscy odczuwamy. Bardzo złego. Do góry było tak dziwnie, że trudno użyć wręcz słów. No, odpowiedzi, które słyszeliśmy, były bardzo wyraźne. Mieliśmy wrażenie, że są obok nas. Paweł z Gawłem, Przemek zresztą też odczuwali coś dziwnego na sobie. Ja z Julką chyba tym razem nie, bo w sensie nie ścięło nas tak z nóg. Nie ścięło, ale... nie. Ja miałam teraz takie coś, że czułam chęć nawiązania, taką wewnętrzną chęć, że muszę z kimś tutaj nawiązać kontakt i porozmawiać. Jeszcze warto w sumie wspomnieć, że mamy godzinę drugą w nocy. Więc ten kontakt jest mocny. I warto jeszcze raz przypomnieć, że jest równa noc. Więc ten kontakt też może być mocno zwiększony. No mnie najbardziej przeraziła odpowiedź, kiedy weszliśmy z Julką do jednego pokoju, pytając, czy możemy. Usłyszeliśmy, że nie. Julka zrobiła krok do przodu i taki bardzo wyraźny zawróć, co słyszeliście na filmie. No, to było mega mocne. Chyba jedna z mocniejszych takich odpowiedzi osadzonych w kontekście, które tutaj mieliśmy. Sprawdzaliśmy nasz sprzęt. Na razie musimy się go nauczyć, jak funkcjonuje. Mówimy o tym naszym nowym boksie. Widzieliśmy, że coś tam próbowało na niego wpłynąć. Takie przynajmniej mam wrażenie, ale przy następnych odcinkach na pewno sprawdzimy to dużo, dużo rzetelniej, bo dzisiaj to były takie pierwsze kotki i zapłotki. Próby. Dokładnie. Jak ten sprzęt działa. Jak już będziemy w 100% pewni, jak on działa, wtedy go na pewno gdzieś tam włączymy stale do badań. Tak. Ale zapowiada się w każdym razie świetnie. No, uważam, że zakup bardzo, bardzo trafiony. Dokładnie. I na pewno w przyszłych odcinkach się przyda. No ja od siebie tutaj muszę dodać, że już jak tutaj tylko weszliśmy i zaczęliśmy nagrywać moją część historyczną, to już działy się dziwne rzeczy, plątał mi się język, zapominałem swoich kwestii, musieliśmy powtarzać, a już dawno takie rzeczy się nie zdarzają, bo lecę ciągiem praktycznie bez powtórek, a tutaj co chwilę mi się jakiś wyraz plątał, jakaś data mi się zapominała. No w każdym razie udało się to spójnie nagrać. Możliwe, że już na tych nagraniach historycznych widać, że gdzieś tam coś zaczyna na mnie takiego dziwnego działać, bo też już tak czułem się po prostu przytłoczony. W pewnym momencie tutaj nawet powiedziałem do ekipy, że ja się tutaj czuję, jakbym miał na sobie czapkę z kamieni założoną. Mm. Taki po prostu ciężar na głowie. Nie wiem, co to było, ale mam nadzieję, że część historyczna wam się spodobała. Mimo, że gdzieś tak czuję, że było to bez takiej mojej werwy i energii, ale no starałem się wam jak najlepiej przekazać właśnie informacje związane z tym tutaj miejscem. No i co jeszcze było dość przerażające na początku, kiedy tu przyjechaliśmy, doszło do dwóch wypadków w ekipie. Nigdy jeszcze na żadnym urbexie mi się to nie zdarzyło. Julka jako zawodowy... Zawsze uważam. Zawodowy urbexowicz, który bardzo uważa... Gdzie byliśmy naprawdę... w mega hardkorowych miejscach, tak. Przez różne rzeczy trzeba było się przeciskać, skakać, zeskakiwać. Tak. Naprawdę Julka wykonywać akrobację po prostu. Julka doznała kontuzji, nie będziemy tutaj wdawać w szczegóły. Przemek też. Może nie dłużej. Małe wypadki przy pracy tak. Się zdarzyły, ale nikomu nic się nie stało. Ale było to takie już od początku dziwne, że coś tutaj jednak wpływa, wszystko nie tak jak być powinno. Także kończmy, jedźmy stąd. I tyle. Widzimy się w następnym odcinku, drodzy widzowie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli to, co wam się. Pamiętajcie o tym, że jeżeli to, co robimy, się wam podoba, to warto zostawić u nas łapkę w górę, kliknąć przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek. Tak jest. Żeby żadne powiadomienia was nie ominęły. Jeśli podoba wam się nasza praca, chcecie wziąć udział w naszym odcinku,
Zachęcamy do kliknięcia w przycisk wesprzyj, tam też czekają na Was różne bonusy. Myślę, że to wszystko, no podsumowując, to miejsce jest złe. Naprawdę złe. Po prostu złe. Dawno nie byliśmy w tak złym Dawno nie byliśmy w takim stanie i po raz pierwszy w historii tego kanału nie kończymy odcinka w pełnym składzie. No, to jest przerażające. Nie wiem jak Wy, ale ja tutaj chyba już nie wrócę. Ja też nie. Na pewno nie. I musimy zająć się Gawłem, także miejmy nadzieję, że zaraz go dobudzimy i będzie dobrze.